poprzednim odcinku. Hey, listen, that theory was awesome. But if we are to continue our work... Hello, fellow truth-seekers. I know you've been feeding your friend in the dark, and it's been helping to wake up. But it is not your friend. If you take everything from me, the more you give it, the stronger it gets. Do they really expect us to care about a talking horse's drinking problems? Or a sick mother who can't afford health insurance? Listen, I promise I will explain everything to you later. You cannot be in here. It's all your fault! I'm sorry about everything that's happened. I didn't know it was gonna get this bad. I didn't know it was gonna go this far. It's just 100% completely healthy and organic. Get out! Get out of my house! Muse isn't gonna eat me! What? I have one too. What? A we wszystkim z tej strony Pio, a dziś czeka nas kolejna analiza tropów, tajemnic, a może i ich rozwiązań w MuseARG. W fabule całej historii zatrzymaliśmy się tuż przed wypuszczeniem ósmej teorii ze SpongeBoba, Alexa Bale'a, a także przed wyczekiwanym hasłem do działu IT Happy Meat Farms. Conspiracy Carl najprawdopodobniej został podmieniony przez jakiegoś doppelgangera. Mark jest w potrzasku, a Alex właśnie dowiedział się, że jego koleżanka, Victoria Campbell, pracująca dla HMF Entertainment, też posiada muzę. Ostatnio na streamie obiecałem wam, że jeśli do końca tygodnia pojawi się hasło do IT, to od razu biorę się za nagranie filmu o update'cie do całej serii. A jeśli się nie pojawi, to od razu biorę się za nagranie filmu o update'cie. To był kiepski deal. Wiem, ale ja nigdy nie umiałem się targować. 14 maja 2022 roku. Alex Bale wrzuca obiecany ósmy odcinek teorii konspiracyjnych o SpongeBobie. Tym razem jest to teoria o podróżującym w czasie duchu piracie. I jakkolwiek sama teoria jest znowu naprawdę bardzo ciekawa, to my zajmiemy się elementami fabularnymi filmu. Zaczynamy od sceny Alexa i Victorii, teraz na spokojnie gadających u niego o swoich muzach. Alex pyta, czy to oznacza, że ona też ma creepy potwora z mackami w swojej piwnicy, który daje jej teorię ze SpongeBoba, i czy też kazał jej nakarmić się kotem. Victoria odpowiada, że nie daje jej teorii ze SpongeBoba, ale jej muza dała jej pracę w HMF Entertainment przy reklamach. Ona sama nie wie za dużo, skąd biorą się muzy, wie tylko tyle, że pojawiła się u niej w domu pewnego razu, dokarmiała ją mięsem, a pewnego dnia po prostu sobie poszła. I nie wie nic o dokarmieniu potwora kotami. Coś ty narobił, Alex. Listen, I know they seem really weird and creepy at first, but honestly, they're just here to help. Co wcale nie brzmi podejrzanie. Ale Alexa to przekonuje. Tak jak w wypadku Marka, posiłki z Happy Meat Farms w postaci innych hostów i pracowników HMF skutecznie sprawiają, że zarówno Alex, jak i Mark pozostają pod ich władzą. So, I've been thinking about things, and I'm willing to continue our relationship, but things have to be very different this time. No more eating living animals, let's just stick to the store-bought meat, okay? Oh, okay. Great, glad we're on the same page. You know, I'm sorry about all the shouting and the craziness. You know, I won't have anything against you personally. I think if we just communicated better, we could have, you know, avoided a lot of the issues that we were having. But I'm glad we finally have an understanding. Czy to, co właśnie zobaczyliśmy, to o czym myślę? Czy to jest to całe zasadzanie zarodnika? Chwilę później widzimy Alexa, naklejającego sobie na szyję plaster, w tym samym miejscu, w którym miał go Mark. To nie wróży dobrze. Teraz wszyscy znani nam hostowie zasadzili zarodnik. Carl, Mark, a teraz Alex. Wszyscy tańczą, jak im muza zagra. Coś jest nie tak. Alex jest na haju. Wszystko dookoła niego wibruje i zniekształca się.
opanował go tak potężny głód, że zdążył opróżnić całą swoją lodówkę, a teraz zabiera się za surowe mięso. Idealna dieta dla małej muzy. Spanikowany dzwoni do Wiktorii, która aktualnie pracuje nad kolejną reklamą dla HMF. Victoria, where have you been? I've been trying to call you all day. Hey, sorry, I'm at work. Okay, so like the muse like bit me, I think, and now I'm like craving raw meat and... Yeah, I know, I got your messages. Just calm down. This is a good thing. How is this a good thing? It means it's almost over. Okay, here's what I need you to do. Ale zanim dowiemy się, co zrobił Alex, przyjrzyjmy się jeszcze paru innym szczegółom. Po pierwsze, w tym filmie dostajemy wiadomość: faza druga zakończona, zarodnik zasadzony, przygotować się do asymilacji. A także dwukrotnie widzimy w tle filmu postać Jareda, szefa działu IT. Chcę zobaczyć, jak wygląda Jared. Dajcie mi w końcu kod do IT. Gdzie jest mój Jared? Oddajcie mi Jareda. Nawet kult w Cult of the Lamb nazwałem na jego cześć. Klub wędkarski Jared. To jest idealna nazwa dla kultu. Klub wędkarski Jared. Kobiety się nas boją, ryby nas pożądają. Klub wędkarski Jared. Zapraszamy. Wracając, zanim dowiemy się, co zrobił Alex, musimy zerknąć na kolejny kanał, który wyskoczył w historii muzy. Pamiętacie scenę na placu zabaw, w trakcie której Alex narzekał dwójce znajomych na wypalenie co do SpongeBoba? Jedną z nich znamy. To Victoria Campbell. Teraz pora, żebyście poznali drugą osobę z tego grona. Przed wami Wesley Harold. Na jego kanale znajdują się dwa filmy. Pomóż mi w ufundowaniu mojego pierwszego filmu i pomóż mi w ufundowaniu mojego pierwszego filmu Update. Hi there, my name is Wesley Harold. I'm a young independent filmmaker who just graduated from film school and I am beginning work on my very first feature film. And I won't be able to do it without you. I've been trying to fund this film for months, but coming across money for independent arts like this is really tough. That's why I'm turning to you all on the internet to help me crowdfund this passion project of mine. This film has a very deeply personal story. It's about the life of my grandfather, Eugene. Tu muszę się wtrącić. Śmieszny fakt, dziadek Wesleya nazywa się Eugene Harold, a Eugene Harold to pierwsze i drugie imię pana Kraba ze SpongeBoba. Nie wiem, czy to coś znaczy, czy to tylko taki easter egg, ale wolę, żebyście wiedzieli w razie czego. Before Eugene passed away, he struggled with Alzheimer's. I took it upon myself to write down all of my favorite stories that he used to tell me as a kid so that they wouldn't be forgotten or lost to time. He was always very supportive of my dream to become a filmmaker. So in his honor, I'm turning those stories that he used to tell me into my first feature film. It's called 813 Maple Street, and it's named after the street he grew up on. Towards the end of his life, it got harder and harder for him to remember and to tell me these stories, which made writing the script for this film really a personal difficulty. But then I realized I could incorporate that into the film by having both the visuals and plot deteriorate as the film progressed. So the actors playing the characters will suddenly change. The names of places and things will suddenly get all mixed up. Visually, the film will become much more abstract and surreal to better represent what it's actually like to go through Alzheimer's and lose your memories. I'm looking to raise $25,000 to cover the costs of actors, equipment, locations, crew, everything we need to make this dream become a reality. If you donate even $1, it would mean the world to me. This is a film I feel like I have to make, not just for myself as a filmmaker, but for my grandfather, Eugene, as well. Thank you so much for listening, and I hope I can count on your support. Wow, cóż za szlachetna inicjatywa fundowania projektu, który robiony jest z pasji. Na pewno nic złego się tu nie stanie, prawda? Wesley Harold zdaje się być początkującym filmowcem, dopiero stawiającym swoje pierwsze kroki. Ale brakuje mu wsparcia i czegoś, co zafundowałoby mu popularność. Cóż, skoro o popularności mowa, wróćmy do Alexa.
Wyglądający jak zmasakrowany zombie, Alex podchodzi do domu Wesleya, przeglądającego swoją kampanię crowdfundingową, która nie idzie mu zbyt dobrze. Widać, że wpłacający to głównie jego rodzina i Alex Bale. Chłopak proponuje Wesleyowi, żeby obejrzał jego nową teorię o SpongeBobie, żeby dał mu znać, co o niej sądzi, na co Wesley ochoczo się zgadza. How's the film thing going? Oh, you know, funding's a nightmare. Sure, figure it out. So just give it a watch, tell me what you think, and is it cool if I use your bathroom? Yeah, no problem, it's just right through there, so. Cool, I guess enjoy. Alright, so this time instead of ending with the big twist, I'm just gonna overwrite it. The Flying Dutchman is the ghost of Patchy the Pirate. Alex omija łazienkę i idzie w kierunku, zdaje się, garażu Wesleya. Zerka dookoła, jakby lustrując pomieszczenie w celu sprawdzenia, czy jest ono odpowiednie. Wesley po obejrzeniu całej teorii zdaje się być zaniepokojony tym, że jego kolega tak długo korzysta z jego łazienki, więc idzie go poszukać. Alex? Alex? Oh. Hi, Wesley. What are you doing down here? Sorry, I must have got lost. That's okay. I finished the video. What'd you think? It was good. Hey, is everything okay? Is everything okay? Why wouldn't everything be okay? I mean, come on, dude. You're acting weird. No, you're right. I have been feeling weird lately. Wesley, I have a confession to make. I didn't come here to show you a video. Well, why are you here? To help you. Po czym nagle Alex żyga do kubła tuż obok. Uwielbiam timing komediowy tej serii. Mój Boże, mówiłem to raz, mówiłem drugi i powiem trzeci. Komedia w tej serii, która przypominam jest horrorem, jest idealnie wykonana. Wesley wyprasza Alexa, ale chyba nie ma mu za złe, że zażegał mu garaż. Idzie posprzątać po nim, ale okazuje się, że jego żygi najwidoczniej nabrały świadomości i uciekły. Albo Alex właśnie przekazał Wesleyowi muzę. To też jest opcja. Swoją drogą, czy tylko mnie zastanawia, skąd muzy mają tak dużo szklanych butelek i papieru? Victoria tłumaczy Alexowi, że postąpił dobrze i że niedługo nie będzie musiał się już martwić swoją muzą. You must have given someone else a muse too, right? Did you give me my muse? You needed help. It worked, didn't it? Good night, Victoria. Well done. Wszystko coraz bardziej się zazębia. Okazuje się, że Victoria celowo okłamała Alexa, żeby ten pomógł w rozprzestrzenianiu mus. Wszystko zgodnie z tym, co czytaliśmy na portalu HR Happy Meat Fans. Alex Bale po tym odcinku oficjalnie ogłosił, że kończy z teoriami o SpongeBobie i że od teraz na jego kanale wrzucone będą po prostu same filmowe elementy MuseARG. Co oznacza, że jesteśmy najpewniej bardzo blisko końca tego szaleństwa. Hi everyone, my name is Wesley Harrell. Update do kampanii finansującej film Wesleya wrzucony został 17 maja 2022, zaledwie 3 dni po ósmej teorii Alexa.
W nim to Wesley tłumaczy, że udało mu się uzbierać aż 56 tysięcy dolarów. Wszystko dzięki firmie HMF Entertainment, która wykupiła prawa do jego filmu i finansuje jego produkcję. Jest jednak jeden malutki haczyk. 813 Maple Street zmienia nazwę i od teraz będzie znane jako 1313 Paradox Street i będzie częścią franczyzy Paradox, zrobionej przez HMF Entertainment. But don't worry, HMF has stood by me and made sure the emotional core of my film has not been changed. These are just some small changes that I think improve the film overall. The film will now be found footage, which means that everything we see was actually filmed by the characters, which is a really powerful storytelling device. The film also now takes place during an alien invasion, which I, you know, it's a little bit different from the initial pitch, but, you know, I think an alien invasion is a perfect metaphor for my grandfather's struggle with Alzheimer's, so, you know, I honestly, it's an even better film this way. I'm sure he'd still be really proud of me. Thanks again, everyone. Bye. Nieironicznie boli mnie to. Postać Wesleya jest kolejną ofiarą muzy. Karlowi zabrano rodzinę, Markowi zabrano przyjaciół i matkę. Ramonie zabrano całe starania jej życia, a Wesleyowi zabrano możliwość godnego upamiętnienia swojego dziadka. A Alexowi zabrano kota. Myślę, że to jest największa strata. Teraz przechodzimy do, na chwilę obecną, ostatniego filmu w całej serii. Jest to film na kanale The Cynical Critic, zatytułowany Dlaczego 1313 Paradox Street jest automatycznym klasykiem? Jest to chyba najmocniejszy film, jaki dotąd został w tej całej serii zrobiony. Autentycznie podczas oglądania tego po raz pierwszy miałem ciarki na całym ciele. Ale zresztą zobaczcie sami. Film rozpoczyna się wstępem na temat 1313 Paradox Street. Mark i Antonio dostali 10-minutową wersję nieopublikowanego jeszcze filmu, autorstwa Wesleya Harolda. W trakcie wstępu wypowiada się tylko i wyłącznie Antonio. Gdy Mark w tym czasie, zmęczony, najwidoczniej poddał się już całkowicie i wpatruje się w dal. W tle słyszymy dźwięki monitorowania pracy serca, coraz głośniejsze. Jakby Mark jedyny o czym myślał, to jego zmarła niedawno matka. Now to be completely honest, we were given an early cut of the film that's only 10 minutes long. Apparently they're still filming it. But even with this small amount of footage, you can tell that this film is going to be one of the greatest horror movies of all time. Without spoiling too much, the film follows two best friends as they encounter a sudden alien invasion. Their friendship is put to the test, and eventually the main character will have to decide between his best friend. Nagle otrzymujemy zupełnie inną perspektywę. Mark ogląda nagrany wcześniej film. Wyłącza komputer, po czym wstaje i szykuje się do wyjścia z domu. Spogląda na kartkę z napisem Kocham Cię każdego dnia i pakuje ją do plecaka. Zaglądając do środka, słyszy wydobywający się z niego dźwięk na kształt bicia serca. Gotowy do wyjścia, Mark schodzi po schodach. W kierunku drzwi. Hey Mark, where are you going? You wouldn't be trying to leave now, would you, buddy? Look, I've done everything you've asked. You can have my channel, my house. Just let me go. This is where it happened, isn't it? You gonna push me too? Go on, do it. Push me. That's what I thought. Go back to bed, Mark. W tym momencie, oglądając to po raz pierwszy, byłem cały w ciarkach. Historia Marka to historia ciągłego gaslightingu i tortur psychicznych, wykonywanych przez muzę.
Historia wykorzystania jego słabej sytuacji życiowej przeciwko niemu. A teraz dowiadujemy się, że przyjaciel Marka, Anthony, nie został tak naprawdę rzucony muzie na pożarcie. Ani nie został nagle wywieziony do HMF. Anthony został zepchnięty ze schodów przez Marka. I to przez to żyje w ciągłym poczuciu winy, bo zamordował swojego najlepszego przyjaciela. Okazuje się, że fragment piosenki Sonka Niebieskiego Szczura, w którym śpiewa, że mogliby dowiedzieć się o strasznej prawdzie i mógłbyś zostać zepchnięty ze schodów, to bardzo sprytny foreshadowing, który od samego początku pokazywał, jak wyglądało to wszystko naprawdę. Teraz jednak udało mu się powstawić muzie i zrobić to samo z jej wysłannikiem, Antonio. Pora uciekać. Teraz jedyne, co mogłoby go powstrzymać, to... Plant the spore. See? I kept it. That was a mistake. This thing's like your egg, right? You want it back? Then let me go. I'll kill this thing right now! Mark posłuchał się rady Karla. Nie zasadził zarodnika. Przez ten cały czas udawał, aby w odpowiednim momencie uciec. Może żeby powiedzieć całemu światu prawdę. Ze wszystkich hostów jako jedyny nie zasadził zarodnika. Więc jest jeszcze nadzieja. Anthony. Don't you want to know what happened to Anthony? I know what happened to Anthony. You killed him. Is that the story you tell yourself? You can't manipulate me anymore. Mark! You're not Anthony. Mark, what's going on? Why did you change the video title? What? No one cares about our videos. This is the only way they're going to be seen. You're making us sound like some sort of stupid contrarian clickbait channel. Those channels actually make money. Look, I know you're in a tough situation with your mom. I get it. But that doesn't have anything to do with the channel. No, you don't get it. My dad's not helping. Our insurance got denied. I have to take care of her. I'm sorry, Mark, but this isn't just your channel. I'm not gonna let you ruin this. You asshole! Anthony? Anthony? Anthony! No. I'm sorry. I'll stay. I'll keep making videos. I won't try to leave again. Please. You did the right thing. He was being a bad friend. He serves a better purpose now. What do you mean? He belongs to Mother now. And so will you. Mark przegrał. Zarodnik został mu zasadzony siłą, a chwilę później widzimy go uśmiechniętego, kończącego nagrywać film z Antonio. Doppelgangerzy? Czy może ludzie z wypranymi mózgami? Czy Mark skończył tak samo jak Karl, bo zaczął stawiać opór? W ostatniej sekundzie filmu widzimy, jak Markowi z nosa cieknie czarna substancja. Ta sama, z której zrobiona jest muza. Ta sama, która ciekła z nosa Antonio. I ta sama, która wydobywała się z niego, gdy był ranny. Aktualnie możemy jedynie mieć nadzieję, że zarówno Mark, jak i Karl jeszcze żyją. Ale nawet tego nie możemy być pewni. Faza trzecia. Zakończona. Host zasymilowany. Rozpocząć trawienie. Oczekiwanie na ponowne połączenie. Jak dla mnie jest to aktualnie najmocniejszy materiał w całej serii Alexa Bale'a. Nie ma w nim ani grama nadziei. A odkrycie prawdy o Antonim i potworny sposób, w jaki muza manipuluje psychicznie Markiem, sprawia mi wewnętrzny ból.
To jak Mark chwyta się tej nikłej nadziei ucieczki od potwora, żeby chwilę później z przerażeniem mówić, że przeprasza, już więcej nie będzie, jest zarazem najstraszniejszym, jak i najbardziej smutnym elementem całej serii. W filmie nie znaleziono żadnych ukrytych kodów. Jedynym godnym uwagi fragmentem zdaje się być jasno widoczny cytat z pierwszego listu do Tesaloniczan, powieszony nad drzwiami frontowymi. Znając wcześniejsze kody związane z Biblią w całym ERG, niewykluczonym będzie, że to coś może oznaczać, ale na chwilę obecną to ślepy zaułek. Kod do działu IT pojawi się najprawdopodobniej wraz ze wrzuceniem nowego filmu na kanale This Place Is Not Happy. Jednak nie możemy być pewni, kiedy to nastąpi. Póki co nie mamy żadnej nadziei. Wiemy, że planem matki jest przejęcie kontroli nad całym światem i w tym celu wysyła swoje dzieci, muzy, do poszczególnych ludzi, którzy nadają się na hostów. Dom Marka cały zdaje się być już zasymilowany. Nie wiemy nadal, czy muza zabija, duplikuje, czy może wchłania w jakiś sposób ludzi. Ważną rzeczą, którą dowiedzieliśmy się jeszcze z tego materiału, jest fakt, że muzy potrafią idealnie naśladować głosy różnych osób. Song, Mark, Anthony... Popiera to teorię o wchłanianiu swoich ofiar i włączaniu ich do jednego wielkiego hive mindu, świadomości wspólnej. Jeśli tak, oznaczałoby to, że matka bądź poszczególne muzy mają dostęp do pamięci wszystkich swoich ofiar. Film o 1313 Paradox Street jest też pierwszym filmem, w którym widzimy muzę w prawie całej jej okazałości. Okazuje się, że wielki potwór z mackami, określenie którym Alex obarczył swoją muzę, to idealny opis. Jest to zdeformowana, bezkształtna masa z mackowatymi odnóżami, przypominająca w swojej naturze Szogota. Te stworzenia, czyli potwory wysłannicy starszych bogów na Ziemi, autorstwa Lovecrafta, kontrolowani są przez nich swoimi umysłami. Pokrywa się to z historią o matce i dzieciach, wysyłanych na krucjaty ku podbojowi świata. Jak zwykle pozostaje jednak pytanie, co dalej? Napiszcie w komentarzach wasze osobiste teorie co do dalszego przebiegu serii, bo jestem tego naprawdę ciekawy. Zostawcie pozytywną ocenę, jeśli ten update wam się spodobał. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś. Nie, no kurwa.